Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem Śląska z Widzewem Łódź. Spotkanie w Łodzi jutro o godzinie 20:30. Jest z nami trener Śląska Jacek Magiera. Czekamy na pytania od Państwa. Proszę, Filip Macuda. Dzień dobry, panie trenerze. Ja mam pytanie takie na początek o sytuację kadrową. Czy jakieś nowe urazy, jakieś nowe nieobecności w porównaniu do meczu z Lechem? Dzień dobry. Nie, większych zmian nie ma, jeżeli chodzi o powroty czy też ubytki po ostatnim meczu, także żadnych niespodzianek, jeżeli chodzi o kadrę meczową, nie powinno być. A jak te 4 dni wpłynęły na zawodników, których nie było? Mówię tutaj o Zohore, o Bortwiku i o Incze, bo wiemy, że Bortwik zagrał wczoraj 90 minut w rezerwach. Był pan na tym meczu, jak pan go ocenia i jak pan ocenia też przygotowanie tych dwóch zawodników, o których mówiłem? No to po kolei. Kened od 18 sierpnia, czyli od piątku, nie trenuje z pierwszym zespołem, tylko indywidualnie z trenerem przygotowania fizycznego. Z pierwszym zespołem będzie trenował wtedy, kiedy osiągnie maksymalne przygotowanie, jeżeli chodzi o fizyczność. Mecz z Lechem pokazał, jakie są wymagania naszej ligi, jeżeli chodzi o intensywność, jeżeli chodzi o bieganie, sprinty, starty, hamowania, rzeczy, które są w sporcie najistotniejsze. Wiemy, że tylko i wyłącznie optymalna dyspozycja Keneta pozwoli mu wejść na ten poziom i dotrzeć do całości zespołu. Też nie chcemy, aby zbyt wczesne wprowadzenie tego zawodnika do meczu o stawkę, gdzie jest 20 tysięcy ludzi, gdzie jest adrenalina, gdzie nie ma czasu na kalkulacje, tylko trzeba wykonywać swoją pracę jak należy, nie doprowadziła do sytuacji, że zerwanie maksymalne spowoduje uraz, który wykluczy go na 2-3 tygodnie. Dlatego robimy to tylko i wyłącznie dla jego dobra, dla dobra drużyny i dla dobra klubu. Także tu się nic nie zmienia. Dostał informację, to od niego też będzie zależeć, kiedy będzie w pełnym wymiarze trenował zespołem. Ja nie chcę takiej sytuacji, że jest na zasadzie hybrydowej, że trochę trenuje, trochę biega, trochę nadrabia. To jest trudne. To jest trudne i dla głowy zawodnika, ale też dla mnie, bo ta jego ocena nie będzie taka, jak należy. Także konkretna decyzja. Trenuję z trenerem przygotowania. Dostanie zielone światło na 100% wejście w trening z pierwszym zespołem. Wtedy zaczyna walkę o miejsce w składzie. Inge jest coraz bliżej pierwszego zespołu. Nie wiem, czy pierwszego składu, ale tego, aby jechać do Łodzi. Jest to chłopak, który trenuje z drużyną cały czas, jeżeli chodzi o pierwszy zespół. Wczoraj nie grał w drugim zespole, wczoraj grał Cameron. Ci, co byli, widzieli, jak wygląda. Też jest to zawodnik, który powinien nadrobić swoje braki, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne i na poziomie trzeciej ligi to było widoczne, że nie było wielkiej intensywności w tym meczu, natomiast Cameron pod kątem czy biegania, czy intensywności nie wyróżniał się. Mogę powiedzieć, że zawodnikiem takim, który się wyróżnił z tych piłkarzy, którzy zeszli z kadry pierwszego zespołu na mecz rezerw, na pewno był Krzysiek Kurowski, który zagrał bardzo dobry mecz i można powiedzieć, że na nim można było zawiesić wczoraj oko i potwierdził i pokazał, że warto na niego bliżej spojrzeć. Także ten mecz na pewno dla Krzyśka był na plus. Jeszcze pytanie o zawodnika, którego już z nami nie ma. Denis Jastrzębski opuścił klub. Pojawiają się głosy, że ma pan do dyspozycji teraz mniej skrzydłowych. No i rzeczywiście Żukowski, Szwedzik, Cylla może, może no Samiec Talar jeszcze, może Incze. Natomiast czy to nie zwiąże się też z tym, że może przyszłościowo chce pan zmienić to ustawienie i rzeczywiście tak jak to granie wahadłami w drugiej połowie w meczu z Lechem zażarło, mówiąc kolokwialnie, to właśnie to będzie ta bazowe ustawienie dla Śląska Wrocław, bo no dochodzą głosy, że jednak za Denisa raczej nikt nie przyjdzie. Znaczy, sytuacja z Denisem pokazuje, że wykonujemy dobrą pracę jako sztab, drużyna, klub i chłopak robi kolejny krok w swojej karierze zawodowej. Można powiedzieć, że jesteśmy atrakcyjni dla skautów, klubów, menadżerów i o to chodzi w tym wszystkim, aby tak było. Nasza gra, można powiedzieć, że jest ofensywna, jest też z przejścią z obrony do ataku na dużej szybkości, dużej intensywności. To się da oglądać. Chcemy, aby Śląsk się z czymś takim kojarzył, aby zawodnicy tutaj mieli możliwość po dobrej rundzie, po dobrym sezonie wyjechać za granicę, realizować się jako piłkarze, jako zawodnicy, którzy osiągną jeszcze więcej. Chcemy mieć swoją tożsamość i tak to dzisiaj wygląda. Dlatego transfer czy odejście Denisa ze Śląska do niemieckiej ligi jest na pewno dla niego krokiem w przód. My dzisiaj rzeczywiście będziemy się zastanawiać, co dalej. Okienko transferowe jeszcze jest otwarte.
Oczywiście nie sprowadzimy żadnego zawodnika, byle sprowadzić, bo to nie na tym polega, żebyśmy wzięli piłkarza, którego będziemy odbudowywać teraz 3-4 miesiące i on dopiero będzie do dyspozycji w listopadzie. Jeżeli już, to taki zawodnik, który będzie na tu i teraz. Natomiast jeżeli takiego piłkarza nie znajdziemy, to zostaniemy z tą kadrą na skrzydłach, którą dzisiaj mamy i ci piłkarze będą walczyć o miejsce w składzie. Jako drużyna chcemy być elastyczni, nie chcemy być przewidywalni, nie chcemy być zespołem, który przywiązał się do jednego systemu czy ustawienia na boisku i tak będzie grał. Mecz z Lechem pokazał, że pierwsza połowa grając 4-1-4-1 przyniosła korzyści takie, że strzeliliśmy gola i prowadziliśmy mecz 1-0. Sytuacja taktyczna, żółta kartka Pokornego i to, co się działo na boisku, w taki sposób grał Lech Poznań, doprowadziło do sytuacji, że zmieniliśmy ustawienie, wprowadzając Paluszka na boisko i graliśmy trzema środkowymi obrońcami. I to też dało dobry rezultat poprzez bronienie dośrodkowań, bronienie pola karnego. I tak też chcemy robić. Natomiast oczywiście trenujemy, chcemy, to co powiedziałem, mieć swoją tożsamość, trenujemy różne warianty. Bo nie chcemy być w żadnym momencie zaskoczeni sami przez siebie. Piłkarze znają zasady grania i trójką obrońców, i czwórką obrońców, także tutaj nic wielkiego w tej chwili nie powiem. Pracujemy, działamy nad tym, aby cały czas dobrze grać i co najważniejsze zdobywać punkty. I ostatnie pytanie o Widzew. Jakiego meczu się pan spodziewa? Bo wiemy, że Widzew to jest jednak drużyna, która u siebie zwłaszcza jest drużyną niebezpieczną i to na pewno będzie ich atut. Taki jak nasz atut tutaj w Śląsku Wrocław był w ostatnich meczach domowych, jeżeli chodzi o trybuny. Dziękuję. No na pewno tak. Ja powiem tak, że to będzie angielski mecz. Ja wielokrotnie byłem na meczach Widzewa. Grałem w tym klubie, co prawda krótko, bo przez pół roku, nie na tym stadionie, znaczy w tym miejscu, ale na innym stadionie. Ale tam zawsze kibice słynęli z fantastycznego dopingu i stworzenia takiej aury piłkarskiego święta. I tak to też będzie. Komplet widzów, publiczności na stadionie, gorący doping, angielska gra, box to box. Tego się spodziewam, jeżeli chodzi o jutrzejszy mecz. Na pewno nie murowania bramki zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Zarówno Śląsk ma atuty, jak i Widzew ma atuty swoje. Ważna będzie głowa, ważne będzie podejście. To, co też powtarzam od meczu z Lechem, bezpośrednio po ostatnim gwizdku sędziego, ważna jest regeneracja dla naszych piłkarzy, bo jesteśmy w krótkim mikrocyklu, gdzie ten czas na odpoczynek i odpowiedni trening, zrobienie różnych bodźców nie jest tak długi w momencie, kiedy gramy sobota. No ale to jest coś takiego, z czym się trzeba zmierzyć, także zawodnicy są świadomi. Cały czas im to powtarzam jak mantrę o regeneracji, nawadnianiu, dobrym odpoczynku, sen, liczba godzin snu, wszystkich innych rzeczy. O proszę, Kennedy dzień na indywidualny trening, także potwierdzam to, co powiedziałem przed chwilą. Także o to chodzi, abyśmy dzisiaj byli przede wszystkim mocni fizycznie na ten mecz. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Tutaj kolega zadał pytanie w serii, a ja, pan wybaczy, ale chciałem wrócić do jednej kwestii, do Denisa Jastrzębskiego. Ja pamiętam, jak on przyszedł i rozmawiałem z jego rodzicami też dość długo. Oni bardzo liczyli na to, że on się tu rozwinie, liczyli na to, że pan go rozwinie, no potem pan odszedł, ale pan wrócił. I chciałem, żeby pan spojrzał na ten jego pobyt z takiej perspektywy. Czy jest pan zadowolony z tych postępów, jakie zrobił, czy nie mógł zrobić większych? Bo cały czas jednak mam wrażenie, że to towarzyszyło mu takie poczucie, kiedy ocenialiśmy go, takie poczucie niedosytu, prawda? Że stać go na więcej, że miał lepsze i gorsze momenty, że ta dynamika jego gdzieś się objawia na początku sezonu, potem gdzieś nikła. Jak pan to widzi? Znaczy jest to temat rzeczywiście do głębszej analizy. Ja z tego, co no teraz na szybko myślę, 50 meczów zagrał Denis w Śląsku, strzelił 3 gole, zdobył 3 gole i zrobił 3 asysty. Przyszedł w momencie w styczniu albo w lutym 2022 roku. Zagrał z Lechią Gdańsk w pierwszym składzie za mojej kadencji. Po 4 meczach mnie zwolniono, czyli pracował ze mną 4 mecze. Potem nie było mnie przez rok czasu. Zagrał w 4 albo 5 meczach, kiedy walczyliśmy o utrzymanie. I teraz zagrał w 4 meczach. W tych spotkaniach strzelił gola przeciwko Wiśle Płock, strzelił gola, zrobił asystę przeciwko teraz ostatni mecz z Lechem Poznań. I jeszcze w jakimś tam spotkaniu za mojej kadencji to miał. Czyli te statystyki pokazują, że są niezłe jak na ten krótki czas pracy, gdzie otwieraliśmy mu głowę, pracowaliśmy nad jego zadaniami. Natomiast większość czasu ja z nim nie pracowałem i tutaj
Trzeba powiedzieć, że ten transfer, to odejście do Fortuny Düsseldorf w głównej mierze zależało od tych ostatnich jego występów, czyli tych ostatnich 5 meczów w tamtej rundzie, ale głównie w meczu z Lubinem, w meczu z Koroną Kielce i z Lechem Poznań, gdzie był obserwowany. I w tych spotkaniach z Lubinem zagrał bardzo dobrze w pierwszej części meczu. W Koronie Kielce zagrał, jak większość zawodników, przez 50 minut na bardzo wysokim poziomie. I tą zmianę, którą dał w ostatnim spotkaniu, można powiedzieć, że była taka, jakiej oczekujemy od zawodnika wchodzącego. Z zadaniami wykonywanymi na w każdej formacji, w każdej strefie boiska, w reakcji po stracie piłki, w dyscyplinie taktycznej, gdzie nie biegał i nie wyrywał się ze swojej pozycji, tylko cierpliwie czekał na przeciwnika i agresywnie odbierał piłkę. I tymi meczami na pewno doprowadził do tego, że był zawodnikiem, którym interesowała się Fortuna Düsseldorf. Zdecydowaliśmy się na to, że Denis odejdzie. Rozmawialiśmy na ten temat. Też chcemy, aby zaoszczędzone pieniądze z kontraktu zostały zainwestowane i w sztab, i w rozwój klubu, w infrastrukturę trochę tutaj na Oporowskiej i w dział scoutingu. Także te rzeczy, które pozwolą wejść na jeszcze wyższy poziom. Natomiast Denisowi życzymy powodzenia. Wczoraj z nim krótko się komunikowałem. On jest bardzo wdzięczny za ten okres, który razem spędziliśmy tutaj. Natomiast tak wygląda piłka nożna i te sytuacje też pokazują innym piłkarzom będącym dzisiaj w Śląsku Wrocław, że kilka dobrych meczów, kilkanaście dobrych meczów na odpowiednim poziomie pozwoli im odejść do lig o większej jeszcze intensywności i być może tam, gdzie zarabia się lepsze pieniądze. Jeszcze mam pytanie o Patryka Janasika. On jest gotowy do gry w 100%, zagra, jest wszystko okej z nim? Jest gotowy, tak. Trenował normalnie wczoraj, przedwczoraj. Wiemy, że Patryka trzeba objąć indywidualnym procesem treningowym. To nie jest piłkarz, który wykonuje wszystkie ćwiczenia, wszystkie zadania, jakie mamy w okresie mikrocyklu w treningu. Bo dla niego, jak i dla każdego innego piłkarza, jest najważniejszy mecz. I co z tego, że my z nim wypracujemy pewne rzeczy fizyczne na boisku, jak on nie będzie gotowy do spotkania. Jest to doświadczony piłkarz, zadaniowiec, jest to zawodnik, który może zagrać na 4-5 pozycjach, co jest też bardzo ważne i to nie na zasadzie zapchaj dziury, tylko zagra na odpowiednim poziomie, gdzie jest duża dyscyplina, ale też i duża jakość. Patryk w ostatnim meczu z Lechem dał asystę, znakomite podanie do Exposito i na pewno wyróżnił się, był w 11 kolejki, co też jest dla niego nobilitacją. Ja w niego wierzę, dużo sobie po jego dyspozycji i po jego profesjonalnym podejściu oczekuję od niego i dużo sobie obiecuję. Dlatego cieszę się, że jest przede wszystkim zdrowy. I tutaj rozmawiamy dużo na ten temat i ze sztabem medycznym, i z nim, aby ta forma optymalna zawsze była na mecz ligowy, a nie 3 dni przed meczem, czy 2 dni po meczu. Dziękuję. Dzień dobry, panie trenerze. Marcin Pomiński, Śląsk. Net. Kilka pytań ode mnie. Jeszcze chciałem nawiązać też do wcześniejszego pytania kolegi o tych skrzydłowych i była już taka sytuacja, że trener z konieczności próbował na tej nietypowej pozycji Bartka Pawłowskiego kiedyś. Czy teraz w związku z tym, że powiedzmy robi się pewnego rodzaju luka, rozważa trener być może też sprawdzenie jakiegoś zawodnika na tej nowej być może dla niego pozycji? No w ostatnim meczu z Lechem na prawą stronę na skrzydło wszedł Patryk Szwedzik. Strzelił gola. Miał zadanie grać, zabezpieczyć defensywę, bo potrzebowaliśmy w tym spotkaniu z Lechem defensywnego skrzydłowego na ten moment, a nie ofensywnego. Patryk najpierw zabezpieczył przestrzeń po prawej stronie, a następną rzeczą, którą zrobił, skorzystał z kontrataku i strzelił swojego pierwszego gola w ekstraklasie. To jest wszystko na plus. Może grać na prawym skrzydle, czy na lewym skrzydle. Mamy 6 praktycznie piłkarzy, którzy na tych pozycjach mogą grać. Wspomniany Szwedzik, oczywiście to jest napastnik, ale możemy z niego tam skorzystać. Jest Żukowski, jest Indrze, jest Samiec Staral, jest Zyla, jest Karol Borys, który również na tej pozycji może grać. Oczywiście to, co powiedziałem, nie zamykamy się, będziemy szukać, ale to nie na zasadzie takiej, że my za wszelką cenę teraz musimy kogoś wziąć na łapu capu, tylko poszukać takiego zawodnika. Być może zrobimy taki transfer czy takie wzmocnienie w okienku zimowym, a dzisiaj będziemy sobie radzili z tymi piłkarzami, których mamy. Także tak to wygląda. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby wszyscy piłkarze byli zdrowi. Oczywiście to jest komfort trenera, ale nie zawsze ten komfort jest możliwy z różnych względów. No ale
każdy z piłkarzy ma o siebie zadbać na tyle, aby doprowadzić swoje ciało do tego, aby było gotowe do występów co 3 dni, bo teraz wchodzimy w taki maraton meczowy, tak jak jest w pucharach, mecz piątek, środa, niedziela, czyli to, co piłkarze zazwyczaj najbardziej lubią, bo są tylko mecze, regeneracja i granie. W meczu z Lechem dobrą zmianę dał też Alek Paluszek. Pytanie, czy on jest gotowy potencjalnie fizycznie na to, by wystąpić od pierwszej minuty i grać przez 90 minut? Czy chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, aby w kadrze meczowej byli tylko i wyłącznie ci zawodnicy, którzy są gotowi do tego, aby grać wszystko? Bo piłka nożna nie polega na tym, aby kalkulować. Jeżeli ktoś kalkuluje, to traci 10, 15, 20%. Jeżeli sobie każdy z nas odpowie, ile by ze swoich atutów mógł odłożyć na to, aby wybitnie pracować, działać, to nie można sobie na coś takiego pozwolić. I tak jest w sporcie. Dlatego jest gotowy. Skorzystaliśmy z niego w tym momencie w meczu z Lechem. Zobaczymy, co dalej. Dzisiaj jeszcze trenujemy przed meczem z Widzewem. Jutro o 20:30 gramy mecz. Zawodnicy dowiedzą się, kto wystąpi. Mieliśmy też zaskakujące odejście Denisa. Okienko cały czas jest otwarte. Ostatnio świetny występ Erika Exposito. Czy trener nie obawia się, że być może jeszcze w tym okienku pojawi się jakaś oferta, która będzie atrakcyjna i dla niego, i dla klubu, i Hiszpan będzie rozważać odejście ze Śląska jeszcze teraz? Znaczy, powiem w ten sposób. Jako trener odpowiedzialny za ten zespół mogę powiedzieć, że Śląsk Wrocław dzisiaj nie jest gotowy na to, aby Erik odszedł piłkarsko, sportowo. Odejście takiego zawodnika spowoduje bardzo duży spadek jakościowy i nie gwarantuje tutaj tego, że będzie grał ofensywnie, strzelał gole i będzie odnosił sukcesy. Także nie stać nas dzisiaj na to, aby Erik Exposito odszedł z tego klubu. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Aby sprzedać, aby oddać, aby cokolwiek innego się wydarzyło z Erikiem. Tak powtórzę, nie jesteśmy gotowi jako klub na to, jako drużyna nie jesteśmy na to gotowi, aby Erik odszedł. To jeszcze już na koniec chciałem wrócić do tego meczu z Lechem i zapytać o to, czy do piłkarzy, do szatni docierały gdzieś informacje o tym, że na trybunach mają się pojawić na tym meczu potencjalni nowi właściciele Śląska, że będą oglądać na żywo z trybun ten mecz, czy była taka informacja i czy być może jakoś zmotywowała dodatkowo zawodników do supergry? Nie, na pewno zawodnicy nie mieli o tym zielonego pojęcia, że ktokolwiek z potencjalnych właścicieli ich ogląda. Nie mieli takiej wiedzy, nie muszą takiej wiedzy mieć i myślę, że oni się w ogóle tym nie interesują, bo to jest poza nimi i oni na to nie mają żadnego wpływu. Ja wiedziałem, że jest Czarek Kucharski na meczu wraz ze swoim kolegą, bo nie ukrywam, że Czarka znam 20 kilka lat i trudno, żebym nie wiedział, jak przyjeżdża do Wrocławia na mecz. Czy mieli oni wpływ na poczynania na boisku? Na pewno nie mieli żadnego wpływu na to. Wpływ miała dobra organizacja gry, dobra forma piłkarzy, determinacja, tworzenie zespołu i konsekwencja w działaniu. Ja natomiast tutaj z tej strony chciałbym podziękować jeszcze raz kibicom, którzy tak licznie przybyli na stadion Tarczyński Arena. Ponad 20 tysięcy ludzi dopingowało nas i nie było to siedzenie w ciszy, tylko to był doping, to było reakcje na to, co się działo na boisku i o to w tym wszystkim chodzi. Chciałbym, aby drużyna utrzymała dobrą dyspozycję, a kibice utrzymali tak dobrą formę przychodzenia na stadion. Chciałbym, aby była moda na Śląsk. Apelujmy do wszystkich, aby dopingowali ten klub, aby stworzyć tutaj we Wrocławiu stadion, zespół, drużynę, ale też i modę kibicowską taką, która będzie wzorem dla innych klubów. Mamy piękny, ogromny stadion na 42 tysiące. Także nie zatrzymujmy się, przychodźmy na stadion. Oczywiście przed nami dwa mecze wyjazdowe, które są bardzo ważne i dla zespołu, jak i dla tabeli. Natomiast już dzisiaj zachęcam wszystkich kibiców Śląska do tego, aby wspierali zespół 3 września podczas meczu z Jagiellonią. Znakomita okazja, 12:30, nie ma lepszej godziny na to, aby przyjść na stadion, dopingować, a potem całą rodziną w dobrym nastroju iść na rodzinny obiad i dobrze spędzić czas.